będę musiała zamknąć sklep. Stracę klientów. Legalny handel przestanie się opłacać. Protestujemy przeciwko dyrektywie unijnej, która zakłada, po pierwsze, zakaz ekspozycji. Zakaz ekspozycji powoduje to, że wzrosną koszty przekazywania informacji dla klienta. Będzie trzeba zasłonić wszystkie papierosy, nie będzie można ich eksponować, co spowoduje zmniejszenie obrotu na tych papierosach, generalnie na wyrobach tytoniowych, co spowoduje również zmniejszenie wpływu do budżetu, a zwiększy bezwzględnie zwiększy tak zwany obrót na czarnym rynku, czego doznały już inne kraje, chociażby Kanada czy Irlandia, gdzie przemyt wzrósł około 40% po wprowadzeniu tak drastycznych reguł w obrocie wyrobów tytoniowych. Oczywiście następnym elementem to są jednakowe opakowania. Przegrywam z nielegalnym handlem. Te zakazy tylko pogłębiają problem. W komunizmie nie mieliśmy wyboru. To samo na wszystkich półkach. Nie, dziękuję. Dla kogo te regulacje? Palacze pójdą na bazar, a ja na kuroniówkę. I my jako Komitet Handlu, reprezentujący ponad 100 tysięcy podmiotów handlowych, tak jak powiedziałem, protestujemy przeciwko takim rozwiązaniom unijnym, ponieważ to nic nie rozwiąże.